Dzień dobry. Cześć, witajcie w poniedziałek. Nagrywam to powitanie już któryś raz, dlatego że za pierwszym razem nagrałam wszystko, co chciałam powiedzieć, ale padł mi telefon i się nie zapisało. A teraz już moje dziecko wstało, także nie wiem, jak będzie wyglądało to nagrywanie, ale pomyślałam, że idę za ciosem i skoro nagrałam już hollum peksowy, to nagram dzisiaj jakiegoś vlożka. Tak, żeby przyjemnie zacząć, słuchajcie, ten tydzień. No, obstawiałam się tutaj kosmetykami, bo chciałam Wam pokazać kilka moich nowości, które sobie ostatnio kupiłam. Bo odpuściłam, słuchajcie, nagrywanie w sobotę i w niedzielę i nie opublikowałam żadnego filmu, ale nie próżnowałam, byłam na zakupach. Kupiłam kilka kosmetyków, które potrzebowałam i też jeden, który mi się trafił i myślę, że przy nim zostanę, bo jest naprawdę bardzo fajny. Ale powiem Wam, że słuchajcie, jakie zaskoczenie. Nagrałam to. Nagrałam to oczywiście, byliśmy w sobotę na zakupach, już wieczorem, już było ciemno i powiem Wam, że pod Kauflandem parking wcale nie był oświetlony, lampy były zgaszone, nie paliły się tam światła, dopiero tak pół godziny przed zamknięciem Kauflandu były zapalone, bo akurat wtedy moi rodzice byli na zakupach, a tak to już któryś raz widzę w ostatnim czasie, że po prostu pod Kauflandem lampy nie są zapalone wieczorem. I jest po prostu ciemno i musiałam oświetlać drogę telefonem, latarką po prostu w telefonie. A pojechaliśmy tak z ciekawości pod Biedronkę i pod Lidl i lampy się paliły. Nie wiem, czy coś jest tutaj na rzeczy, że to Kauflund to jest niemiecki sklep, czy co? O co tutaj chodzi, że się światła nie świeciły. Ale zakupy w Kauflandzie zrobiłam fajne. Kilka nowości kosmetycznych i z tym tak pomyślałam sobie, że wiecie co? Ten poniedziałek zaczniemy z kosmetyków, bo kobiety chyba to lubią, to może fajnie będzie tak zacząć. Pierwsza rzecz, którą kupiłam z kosmetyków, to jest garnier. Żel do oczyszczania wyrównuje koloryt skóry i dodaje blasku. I powiem, do skóry matowej, zmęczonej. Moja jest zmęczona i jest matowa i on jest z witaminą C. Zapach bardzo fajny, widzicie, już troszkę użyłam, 3 razy używałam. Fajnie się pienie na twarzy, fajnie zmywa makijaż i faktycznie po nim skóra jest taka nawilżona i taka życie, wstępuje w nią życie, bo ja używałam cały czas tego L'Oreal do mycia twarzy, z tego względu, że on świetnie zmywa makijaż, ale skóra po nim jest naprawdę sucha, więc zawsze musiałam ją tak mocno nawilżać, a po tym, drzwi ze mną nie współpracują, a po tym jest ona fajna. Jest taka nawilżona, to muszę powiedzieć i to jest nowość, więc ona gdzieś 13 zł to kosztuje. Podjadę, kupię sobie jeszcze z 2, żeby było na zapas w razie, gdyby zabrakło. Podstawiam już tutaj, wiecie, na miejsce, bo używam jeszcze, czy ja tutaj znajdę w moich szufladkach. Kupiłam ostatnio z Nivea do żel do mycia, to tego to nie polecam. Nawet jak nie mam makijażu, jest skóra oczyszczona, to przede wszystkim sucha, nieumyta skóra twarzy, także ten to mi się nie podoba do wywalania. Nie będę tego używać. Kolejna rzecz z moich nowości kosmetycznych to puder. Fluid matujący. To jest fluid matujący. Ja używam z tej firmy. Te osoby, co oglądają, to dobrze o tym wiedzą. Farmacerist, tylko ten, który mi się skończył, to on był taki, który maskuje pory na twarzy. A ten jest ochronno-korygujący, łagodzący podrażnienia. I ten ma SPF 50, a ten, który miałam, ma SPF 20. Także ten ma mocniejszy bardziej. Na lato by pasował, co nie? No, kupiłam teraz. Dlatego, że wiecie co? Tak jakby te łagodzące podrażnienia, to mnie zmotywowało do kupienia tego. I on ma wyciąg lznu, wosk pszczeli, mikrogąbeczki matujące. Także tutaj proszę, o proszę bardzo. Będę testować. Dzisiaj mam na twarzy. I czy widzę jakąś taką super różnicę między nimi? Nie. Dla mnie one wszystkie są takie same, bo z tej farmaceristy jest no kilka rodzajów. Dla mnie to jest to samo. Jednak muszę powiedzieć, że tak jak używałam wcześniej taki mocny fluid matujący, no to tamten był naprawdę bardzo ciężki. Te należą do tych lepszych, ale nie najlepszych.
No to jak jesteśmy przy twarzy, to jeszcze wiecie co, do twarzy jakiś czas temu w Rossmanie kupiłam z firmy Fluff taki booster z aloesem i awokado, on był na promocji wtedy. Ładny zapach i tak jak czytam, jakie za zadanie ma ten booster, no to on ma takie zadanie, że ma pomóc tym naszym kremom, które nakładamy na twarz, się lepiej wchłaniać. No, dla mnie to jest bardzo lepkie, ale te takie, wiecie, zaczerwienia na przykład na twarzy, to dla mnie on złagadza. Także takie mieszane co uczucia mam co do niego, ale stosuję. O, widzicie, tak, taka rączka stąd, rączka stamtąd i coraz jakiś kosmetyk. Dobra. Odżywka do włosów, maseczka. Maseczka do włosów z firmy Wianek. Ja w aptece była tam w aptece u nas w Kauflandzie są kosze, gdzie są produkty poprzeceniane, więc to kupiłam za 5,92. Dokładnie nie wiem, jaka jest tak naprawdę cena tego. Jeszcze nie używałam, już wąchałam. Tak. Dla mnie zapach takiej gumy do żucia mamby czy czegoś. I to jest maska do włosów z ekstraktem z korzenia żywokosu. Intensywnie wzmacniająca. Będę próbowała, jeszcze nie używałam, także muszę ją tutaj, wiecie co, wypróbować. No i ostatnia rzecz kosmetyków, bo już 7 minut o kosmetykach. Może się zanudzicie, a może nie. Brawer. Zamówiłam ostatnio, bowiem bardzo szybko przyszedł do mnie ten szampon, bo jednego dnia wieczorem zamawiałam, następnego już go miałam. Drugi mój. Mimo ceny, bo nie należy to do najtańszych, ale nie należy też do najdroższych, bo miałam droższe szampony. On naprawdę powoduje, że moja skóra głowy jest nawilżona i włosy nie są bardzo przesuszone. Także myślę, że warto. To już jest mój drugi szampon z tej firmy do włosów. Zastanawiam się jeszcze nad odżywkami, czy odżywki przypadkiem nie kupić. Zapach, podoba mi się też zapach, ale zapach właściwie no ma tutaj znaczenie. Umówmy się, bo te włosy jednak są przy twarzy. No, ale szampon naprawdę fajny. I też właśnie chodzi mi o to, żeby był nawilżający, bo gdy chciałam wypróbować innego szamponu nawilżającego, to kupiłam sobie w Rossmanie to z Yop i on ma, to on jest szampon do suchej skóry głowy z peptydami, długotrwałe nawilżenie plus adaptogeny, 98% składników pochodzenia naturalnego. Pięknie opisane, butelka piękna, umówmy się, fajna, zostawię ją sobie na mydło z dozownikiem, ale szampon do D. Przynajmniej dla mnie. Ja go stosowałam 3 razy i za każdym razem skóra głowy była naprawdę bardzo, 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 bardzo mocno sucha. Wręcz mnie, wiecie, tutaj aż piekła. Włosy jak druty. Także no nie. Ale dużo jest użytego, bo używa go mój mąż. Dla niego to właściwie nie sprawia różnicy, czy to. Więc no, chłopina to wykorzysta, ale on około, kupiłam go po promocji, ale on chyba cenę regularną ma gdzieś około 30 zł czy 38, może źle pamiętam. No nie jest z tych najtańszych, umówmy się. Zapach ma ładny, ale jest do D. Już o wiele lepszy jest szampon, który właśnie potem sobie kupiłam w zastępstwie z Nivea. Hydromilk szampon i wiecie co, on co ma powodować? Łagodny szampon pielęgnacyjny, wzbogacony w serum, dodający blasku, intensywnie nawilża matowe, zmęczone włosy. I tak, on nawilża. Naprawdę nawilża. I powiem szczerze, że ten szampon nawilża lepiej skórę głowy od tego. I będę stosowała te dwa naprzemiennie, bo ten to nie. Także, kochane moje, tak zaczęliśmy poniedziałek od kosmetyków. A później przejdziemy do gotowania, ale to później. Także powiem Wam tak, pogodę mamy za okno, za oknem mamy naprawdę piękną, piękne mamy słoneczko. Słucham Cię, Kasponi. Tak? Zjadł ją całą i wyrzucił, tak? Mhm. I teraz on to drewienko też będzie gryzł, wiesz? Ale chomik żarłoczek, co? Mamy chomika żarłoczka. I bardzo lubi kolby. Nie lubi, wiecie, jedzonka z miseczki, tylko lubi jeść kolby. Kasperku, zamknij, bo ucieknie. I kto go złapie? Matka się boi tych gryzoni. Ja nie będę łapała. Zamykaj klatkę. Ja się nie boję.
Mam chomika w domu, a boję się tygrysa, nie powiem szczerze, w ogóle w większości zwierząt to tak. Lubię sobie popatrzeć, ale to tak jak Doda ma stosunek do dzieci. Fajnie, że są, mogą sobie chodzić gdzieś tam dalej, takie fajne, urocze, miłe, sympatyczne i tak samo ja mam ze zwierzątkami. Super, że one są. Cieszą moje oczy, ale mogę je nakarmić, mogę zmienić im ściółkę, ale dotknąć to ich nie dotknę. Dobra, pokazywałam Wam, że mamy mgłę za oknem okropną, a teraz mamy piękne słoneczko, także mamy piękną jesień złocistą, naprawdę. Ale dzisiaj my na spacer nie pójdziemy, bo dzisiaj mamy zajęcia, także nam to troszkę czasu zabierze. Później będę piekła ciasto, powiedziałam, naprawdę fantastyczne ciasto, no ciasto jak z bajki. No ale ja nie mogę tamtych niektórych składników, także pozamieniam, pokombinuję, zobaczę, czy mi wyrośnie. Powiem Wam, że takie fajne słonko świeciło, a teraz zrobiło się dosyć chłodno. Ale idziemy tutaj w liście zdjęcia sobie porobić jakieś. Takie piękne liście, takie piękne drzewa. A tu mój krasnal. Kochani, my właśnie wróciliśmy z zajęć. Tak jak mogliście troszeczkę widzieć, piękna pogoda była dzisiaj, ale no już mamy taką godzinę, że już wiecie, zaczyna się już robić właściwie ciemno. Która to jest godzina? 17:19. No to już tak zaczyna się robić, wiecie. No to słońce zaczyna zachodzić, więc już troszkę chłodniej na dworku. Ale chciałam Wam pokazać outfit, jaki dzisiaj mam. Oczywiście te moje buty, które już wiecie, co zdjęłam. Te moje, słuchajcie, kobojki. To takie oszukane, ale zawsze. Także te buciki miałam. Powiem Wam, super. Super w nich mi się uchodzi. Tylko jeden taki mankament. Ciągle będę tak za kamerę wchodzić. Jeden taki amankament, nie wiem, czy to moja wina, czy to wiecie, słabej. Tutaj mamy. Skórka się zdarła. No i cóż, to moja ramoneska, którą uwielbiam nakładać na takie bardziej letnie dni. Spodnie z Chińczyka. Paseczek był w zestawie ze spodniami. No i do tego, słuchajcie, dzisiaj nałożyłam sobie ten sweterek, który mogliście widzieć w polu lumpeksowym za 3 złote. Świetny jest, naprawdę bardzo przyjemny materiał i naprawdę super, tylko wiecie co, ten gąb tutaj ładnie trzeba tak ułożyć. Nie wiem, synku. Słuchajcie, wykorzystam moje dziecko, przyszło tutaj, pokażę Wam. Czy poznajecie to? To jest z kalendarza adwentowego ta gąbka do mycia ciała. Mówiłam, co to jest do ciała, to co się nie nadaje. Wykorzystaliśmy do zabawy w sklep, taka torebka na zakupy. No cóż, no to taki outfit. Do tego ta moja opaska, standardowa obrączka z pierścionkiem zaręczynowym, łańcuszek, który też kiedyś dostałam od męża, o lata temu. I opaska brązowa, tak. Skromnie. Ale myślę, że nie najgorzej, prawda? Kochani, uważam wieczór kulinarny za zamknięty. Upiekłam dwa ciasta, a mąż z synkiem zrobił wafelki z tą masą krówkową. I te ciasto, słuchajcie, uważam za fantastyczne. Chociaż tak, no to jabłka powinno być bardziej widać. Nie nagrałam całego przepisu, jak to się robi z tego względu, że telefon mi padł. Ale to jest ciasto, tak jak na babkę pieskową. Tutaj na kanale jest ten przepis. Także to jest przepis na tą babkę, a w środku są trzy jabłka, które są wydrążone i
nadziewane masą krówkową z rodzynkami. Także myślę, że to ciasto można nazwać spokojnie, jakąś nazwę mu nadać, ciasto bajka albo niebo w gębie. Zaraz mój mąż będzie próbował. Jeszcze posypię tylko cukrem pudrem i zabieramy się do jedzenia.